Wielkimi krokami zbliża się czas rozliczeń z fiskusem. Od wielu lat Polacy mogą przekazywać 1% podatku dochodowego na wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego. Elblążanie nie do końca z tego przywileju korzystają. Ponad połowa Elblążan w ubiegłym roku w swoim rozliczeniu podatkowym nie wpisała żadnej organizacji. Głównie praca tych organizacji pożytku publicznego powinna się skupić na tym, żeby jak nie 100%, ale być może 70-80% ludzi jednak decydowała się na oddanie tego 1%. Ci, którzy decydują się przekazać swój 1%, najczęściej wybierają jednak znane ogólnopolskie fundacje. W ubiegłym roku z Elbląga trafiło do nich blisko 1 600 000 zł. Na nasze lokalne organizacje pozarządowe mieszkańcy przekazali zaledwie około 600 tysięcy. Elblążanie powinni przekazywać te pieniądze dla Elblążan i dla tych organizacji, które rzeczywiście finansują Elblążan, czyli finansują stypendia, czy jakąś taką działalność non-profit. Dlatego władze miasta planują szeroką kampanię promocyjno-edukacyjną. Władze ratusza spotkały się już z elbląskimi organizacjami pożytku publicznego. Tak, ich w Elblągu jest ponad 40. Miasto pomoże im w promocji, jednak dużą rolę w tym będą musiały odegrać same organizacje, które na przykład będą brały udział w dużych miejskich imprezach. I tam zachęcanie Elblążan, przedstawianie im swojego programu działania, na co idą te pieniądze, żeby Elblążanie mieli takie poczucie, że te pieniądze nie są przekazywane na jakieś nieokreślone bardziej cele, tylko na rzecz Elblążan, na rzecz zdolnych, młodych, na rzecz chorych, czyli tych najbardziej potrzebujących. Czyli taka szeroko bardzo idąca kampania informacyjna. Planowo kampania powinna ruszyć na początku przyszłego roku.